Dobre, to zacznijmy od tego, co przed wywiadem, utrzymanie tej patery. Miałeś takie małe zaskoczenie, że co się dzieje, jak przyjąć to podjąć do góry? No tak, byłem troszkę zaskoczony, bo robiłem to pierwszy raz w życiu. Nie czekałem, myślałem, że to jest pewnie utrzymane i no, że szkoda, że mi tak spadło, ale cóż, cieszymy się. Najważniejsze jest to, że zdobyliśmy ten talerz i wracamy teraz zadowoleni do Krakowa. Powiedz mi, bo różnie traktowany jest ten Superpuchar Polski. Dzisiaj wychodząc na murawę stadionu w Warszawie jako kapitan pierwszej drużyny Krakowi, czułeś taki dreszczyk emocji i chęci, żeby przywieźć tą paterę czy ten talerz do Krakowa? Nie, my na pewno podeszliśmy do tego meczu z 100% skoncentrowani, skupieni i na pewno chcieliśmy go wygrać, zdobyć. Jest to Superpuchar, jest to ważny mecz i, no i udało się. I to, że jako kapitan, to bardzo się tego cieszę. Jestem dumny, że mogłem być kapitanem tej drużyny i zdobyliśmy puchar i bardzo się z tego cieszę i pokazaliśmy charakter i znów tych karnych, no i super. Pierwszy super puchar Polski dla Krakowi. Czujesz, że to na te następne tygodnie będzie takie dodatkowe paliwo, które Was napędzi, bo ten start nie był zły, natomiast tych punktów z wiadomych przyczyn jest wciąż mało, więc czujesz, że to Was podbuduje przez ten okres, kiedy inne drużyny pauzują, Wy wrócicie do rozgrywek ligowych tacy dodatkowo naładowani? No mam nadzieję, że doda nam to teraz sił do następnych tygodni, do pracy, do chęci, że z tych punktów zaczniemy zdobywać więcej i ruszymy do góry w tabeli. To zdradź nam na koniec, co było w Twojej głowie, kiedy podchodziłeś do decydującego karnego. Pomyślałeś sobie, to jest ten dzień, jestem kapitanem, muszę to zakończyć, niech to będzie mój wieczór, wieczór moich kolegów. Były jakieś negatywne emocje, bałeś się tego, czy na pewniaczku? Nie mawiałem sobie nic, podeszłem do tego 100% skoncentrowany. Wiedziałem, gdzie chcę uderzyć piłkę i tam ją uderzyłem i super, że tak wyszło, strzelam bramkę i super, cieszymy się.